Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Znajdujemy się na Wydziale Transportu Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej i dzisiaj mamy Tydzień Transportu Przyszłości. Dokładnie dzisiaj to jest Dzień Transportu Samochodowego. Mamy tutaj symulatory zrobione przez studentów, przez pracowników. Jest na przykład symulator Formuły 1, bolidu Formuły 1. Mamy inne symulatory dostępne. Od godziny 11 będzie przeprowadzony konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Dzisiaj to jest konkurs transportu samochodowego i później o godzinie 14 do 15 zaczyna się debata. Tu zapraszamy już osoby, które zawodowo zajmują się transportem samochodowym, organizacją ruchu w mieście i w regionie. Zapraszamy na tę debatę, żeby wziąć udział po jednej i po drugiej stronie, żeby podyskutować na temat przyszłości transportu w Katowicach. Mamy klasyczny automat. Pytałem już Was podczas zajęć, planuję kiedyś otworzyć firmę. Są takie osoby teraz na sali? Okay, dzisiaj spotykamy się z okazji finału zakończającego projekt Praktyczna Lekcja Przedsiębiorczości turniejem z wiedzy o przedsiębiorczości. Projekt dedykowany jest uczniom szkół średnich, którzy mają w swej szkole lekcje z praktycznej lekcji przedsiębiorczości, jak i biznes i zarządzanie. Są to 4 szkoły techniczne i 4 licea. Udało się rozdać nagrody, widać, że wiele emocji wśród młodzieży. Co pan odczuwa? Dumę, przede wszystkim dumę z młodzieży, że po pierwsze chciała wziąć udział w tego typu turnieju, po drugie, że była też czynna podczas lekcji przedsiębiorczości, które organizowaliśmy w szkołach. My zawsze pokazujemy, że nie każdy musi być przedsiębiorcą, ale każdy powinien być przedsiębiorczy i poradzić sobie w życiu, więc ta przedsiębiorczość jest ważna. My stawiamy mocno na to nacisk i szkoląc nauczycieli i szkoląc uczniów. W dniach 26-27 października w Spodku odbędą się zawody Pucharu Świata Karate Kyokushin IKO Katowice 2024. W ramach promocji wydarzenia do szkoły podstawowej nr 53 przyjechali karatecy, aby promować ten sport walki wśród najmłodszych. W październiku Puchar Świata drużynowy, gdzie 8 drużyn zaprezentuje się z Polski. Jedna z 8 drużyn to będzie polska drużyna w Spodku. W sobotę Puchar Świata dla juniorów, jak i również Mistrzostwa Europy Open dla seniorów. Teraz w tych czasach, w dobie takich, że dzieciaki więcej siedzą przy komputerach, sporty walki są fajne, kształcą przede wszystkim charakter dzieciaków. I myślę, że jest to duże zainteresowanie. No, mam nadzieję, że Spodek będzie pełny, jak i w sobotę, tak i w niedzielę. 4, 4, 4, 2, 3, 6. 40. lekcja z Eurobasketem 2025 Katowice. Nie przez przypadek dzisiaj spotykamy się na Słowianie. Dzisiaj Dzień Sportu, 3. Liceum Ogólnokształcące, Liceum imienia Adama Mickiewicza, jednocześnie bardzo mocno szkoła związana z koszykówką. Także branżowo dzisiaj spotykamy się, korzystając z okazji, piękna pogoda i bawimy się wspólnie z 3. LO, promujemy Eurobasket. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Dzisiaj Łukasz Diduszko jako jeden z głównych ambasadorów akcji, a jednocześnie absolwent 3. Liceum Ogólnokształcącego. Niebywałe to jest to, że jak historia zatacza koło, że z bycia zawodnikiem przeradzasz się w trenera i będziesz wykładał na temat koszykówki w szkole, w którym byłeś właśnie uczniem. Wręczanie nagród w dziedzinie kultury, w szczególności naszym młodym mieszkańcom, dzieciom i młodzieży, którzy udzielają się twórczo w naszym mieście, to jest coś, co na pewno cieszy serce i to jest właśnie ta najmilsza część pełnienia funkcji prezydenta miasta Katowice, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to właśnie na tych młodych ludzi stawiamy. Ci młodzi ludzie w przyszłości będą rozsławiali nie tylko Katowice, ale cały nasz region. Od kilkunastu lat zajmuję się rzeźbą, od 8 roku życia i ze względu na osiągnięcia rzeźbiarskie właśnie to wyróżnienie dostałem. Głównie zajmuję się łączeniem abstrakcji z rzeźbą figuralną, czyli na przykład tutaj widzimy młoteczek i kowadełko, czyli części naszego ciała, nasze kości, ale ze względu na powiększenie skali wydają się rzeźbą abstrakcyjną i wykonuję takie gry optyczne.
Well, I love it. It's my first festival. This is my first time coming to Katowice. I've been coming to Poland for a little bit, but this is my first music festival. This hall is incredible. I just went in there and it was awesome. To nie jest mój pierwszy Tauron, jest na pewno inaczej niż jak byłam wcześniej, ale bardzo ciekawie, fajne są instalacje, za każdym razem ekstra sprawa. Już rok temu kupiłem bilet i po prostu w ciemno, super impreza. Trzy, dwa, jeden, poszli! Biegi to dyscyplina, którą trzeba promować, bo zbyt mocno jesteśmy przyrośnięci do naszych kanap, krzeseł i innych rzeczy, więc każdy, kto może się od niej oderwać, to chyba dobry aspekt do tego, żeby się poruszać, a jeszcze, jeżeli tutaj na starcie będzie mistrz olimpijski, jeżeli będzie z medalem, który zdobył w Sapporo, tam gdzie Wojciech Fortuna na igrzyskach w Tokio, no to czegoż więcej trzeba, żeby się poruszać? Trzeba przyjść na Dolinę Trzech Stawów, trzeba przyjechać do świetnego miasta, jakim są Katowice i zbić mocną piątkę z mistrzem olimpijskim. To właśnie w tym miejscu pokonywałem najwięcej kilometrów w moim życiu na treningach. Jest to wspaniałe miejsce, chcieliśmy się rozwijać, pokazać ludziom inną część Katowic, jeszcze piękniejszą moim zdaniem. Tutaj jest zieleń, jest wspaniała trasa, rolkostrada, na której dzisiaj biegacze, chodziarze i zawodnicy startujący w Nordic Walking mogą pokazać swoją siłę i przede wszystkim dobrze się bawić. Do Państwa apel, wstańcie, ruszcie się, bawcie się razem z nami, bo to jest coś wspaniałego, co daje nam moc endorfin i tylko i wyłącznie radość. Jedenasta edycja American Carsmania odbywa się w Katowicach na lotnisku Muchowiec. Fantastyczne miejsce, które przyjęło tysiące entuzjastów amerykańskiej motoryzacji. I co? Jest to dla nich wielkie święto. Czekali na nie cały rok. Przyjechały tutaj skrzydlate Cadillaki, potężne muscle cary. Przyjechał też Dragster, pierwszy Dragster, który został wybudowany przez polską ekipę. Przyjechały amerykańskie radiowozy, dokładnie takie, jak można spotkać na amerykańskich ulicach. Co ciekawe, ci faceci odtwarzają nie tylko samochody, ale też ich mundury. Mamy potężną strefę militarną, gdzie są zabytkowe samochody i mamy też czołg Sherman M4. Ten czołg, który występował w filmie na przykład Czerwone Maki. Zabytkowy, ale co ciekawe na chodzie. Są z nami potężne ciężarówki też, które przyjechały i które są z nami na zlocie. Czasami jak taki potężny silnik się odpali, czuć wibracje, dosłownie wibracje na skórze. Druga edycja meczu charytatywnego na Asnyka 27 Mosir Katowice. Jest to mecz charytatywny poświęcony właśnie naszym podopiecznym, którym chcemy pomóc. Kogo możemy tutaj spotkać na boisku i czy te twarze powtórzyły się z pierwszej edycji? Większość się powtórzyła. Mamy braci Tyburskich, Patryk Czerniewski i Przemek Cypiański. Radek Majdan, były reprezentant Polski, także myślę, że bardzo ciekawe nazwiska. Skąd ta koncepcja w ogóle, żeby zmierzyć między sobą artystów i przedsiębiorców? Jest to tak naprawdę forma, która się przyjęła przy jakichś eventach, gdzie można właśnie wesprzeć do tego, żeby też dać dodatkowe atrakcje i ludziom, którzy chcą kibicować i przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy wspierają. Gdyby nie oni, nie zawodnicy, którzy grają w drużynie przedsiębiorców, no to ciężko by takie wydarzenie zorganizować. I cel jest szczytny. Dokładnie. Można zobaczyć, kogo wspieramy na siepomaga.pl/mecz-dobra. Także tam jest wszystko dokładnie opisane, dla kogo gramy i można internetowo wesprzeć. Rozpoczęliśmy właśnie projekt Wakacje na Sportowo, 10 rok z tym wydarzeniem, a 26 turniej koszykówki 3x3. Gramy na boisku przy szkole 27 razem z UKS-27 Katowice. No taka już nasza wakacyjna koszykarska tradycja, że zaczynamy ten projekt właśnie od turnieju koszykarskiego. Turniej jest przeznaczony tak naprawdę, skierowany do każdego, bo mamy kategorię dzieciaków U11, U13, U15, jest też U17, a potem po południu zaczynamy rozgrywki kategorii Open i 40+. Także no przekrój jest dla każdego. Chcemy pokazać, że sport jest w każdym wieku mile widziany, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.